Szanowni Państwo, Pan Bóg obdarzył mnie życiem bardzo bogatym w rozliczne wydarzenia. Niektóre trudne. Chciałbym się z Państwem niektórymi z nich podzielić. Pracę zawodową rozpocząłem w sądeckich zakładach naprawy autobusów. 1300 zatrudnionych, bardzo skomplikowany proces technologiczny i 30 takich zakładów w Polsce. Nasz w Nowym Sączu był najnowocześniejszy, jednym z największych i zawsze 30 najgorszy w jakiejkolwiek statystyce, którą zjednoczenie czy ministerstwo robiło. W takim przedsiębiorstwie dyrekcje zmieniały się co parę miesięcy, bo nikt sobie nie dawał rady z zarządzaniem. Po paru latach po studiach taki młody chłopak jak ja, pomimo braku przynależności do partii, dostał propozycję zostania zastępcą dyrektora. Wtedy, pamiętam, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego powiedział mi: daję panu wolną rękę, niech pan robi, co pan chce, tylko niech pan ten zakład uratuje. Ja byłem wtedy, jako młody chłopak po studiach, pod wrażeniem rozwoju i dynamiki gospodarki japońskiej. Ona rozwijała się pod hasłem „Małe jest piękne”. Nie patrząc na nic, dostałem całkowicie wolną rękę. Wdrożyłem autentycznie japoński model gospodarowania w czasach PRL-u. Po prostu sprowadzało się do płacenia za pracę. Tylko i wyłącznie. Po 3 miesiącach ten zakład z ostatniego wyszedł na 2. pozycję w zjednoczeniu. Tylko przy okazji, płacąc za pracę, naraziłem się wszystkim działaczom, którzy nic nie robili, a w tamtych czasach najwięcej zarabiali. Bardzo szybko doprowadzili do mojego wyrzucenia z zakładu pracy. Proszę Państwa, wtedy moja wiara była, powiedzmy uczciwie, letnia, przekazana przez rodziców. Uczestniczyłem w niedzielnej mszy świętej, korzystałem z sakramentów, ale nie było praktycznie żadnej relacji z Panem Bogiem. Przeżycie tej krzywdy, tej niesprawiedliwości, proszę Państwa, cierpienie, cierpienie i cierpienie. W ramach jakiegoś aktu ratunku założyłem firmę Optimus. Bez grosza, nie mając nic. Firmę oparłem na pracy, na poszanowaniu każdego człowieka, każdego klienta, w tym pracownika wyrzucanego z pracy. Firmę opartą o kulturę. Jeżeli dziś wykonałeś jakąś pracę, to powinieneś być niezadowolony twórczo, bo przecież można to było zrobić lepiej. Jutro dołożę wszelkich starań, żeby tę pracę wykonać lepiej. Proszę Państwa, ta etyka i ten, można powiedzieć, standard codziennie bycia lepszym spowodowało, że firma od zera, bo przecież startowałem jako jedyny pracownik, nie mając ani grosza, po paru latach była na rynku podstawowym giełdy warszawskiej, a po następnych 2 czy 3 była w WIG-u 20. To było 30 przedsiębiorstw, 3 liderami w swoich branżach, Optimus, Onet, dziś to się nazywa Novitus, kasy fiskalnej i szereg innych. Byliśmy tak dobrzy w pracy, że byliśmy jedną z 2 firm na świecie, którą wybrał ten Lockheed Martin od F-16, jedną w Australii, drugą w Polsce, i powiedział: robimy z wami joint venture po 50%. My dajemy wam całą naszą technologię i doświadczenie i wiedzę techniczną, organizacyjną. Wydajcie swoją pasję. Razem będziemy zdobywać Europę. Proszę Państwa, od Lockheeda dostać taką propozycję w tamtych czasach, wydawało się, że nic nas nie zatrzyma. Współpracując z Lockheedem, nasi pracownicy wyjechali do Stanów, nauczyli się bardzo dużo. Firma była potężna. Trzeba było zacząć współpracować z największymi, no z rządem, z największymi przetargami. Byliśmy duży. Proszę mi wierzyć. Każdy przetarg to propozycja korupcji.
Wtedy był taki popularne czasopismo komputerowe. Jeden z numerów dał znak drogowy stop na okładce i napisał stop korupcji. Wszystkie przetargi w branży są skorumpowane. I nikt go za to nie zaskarżył ani nie krytykował. Czy państwo sobie zobaczycie, jakiego świata dotknąłem? Przegrywamy wszystko, bo nic nie dajemy. Wreszcie jest taki potężny przetarg, gdzie technologia ma tylko Lockheed. Myślę, przynajmniej to dostaniemy. 2 tygodnie przed przetargiem przychodzi z ministerstwa delegacja. Panie prezesie, ile pan daje, jak pan wygra? Mówię, nic. W dniu przetargu przychodzi ta sama delegacja. Czy da pan 5 tysięcy za wygranie przetargu? Nie. Pewny, że akurat ten przetarg dostaniemy, bo go nikt na świecie poza nami nie zrobi. Potężny przetarg potrzebna dla Polski technologia i system. Efekt? Oczywiście przegraliśmy. Zwycięskiej firmie Lockheed technologii nie dał. Pieniądze przepadły. Firma go oczywiście nie zrealizowała. Proszę państwa, odpowiedzialność za tysiące rodzin. Jestem przecież szefem firmy. Mam pakiet kontrolny. Jestem w zasadzie jedynym skutecznym decydentem w grupie 30 firm, można powiedzieć, na imperium. Proszę państwa, ponieważ dojście do tej sytuacji to było bardzo wiele trudnych wyzwań, więc Pan Bóg pomału poprowadził mnie coraz bliżej do Niego. I już wtedy w trudnych decyzjach to już nie było inaczej jak spowiedź, msza święta, modlitwa, komunia święta i szukanie rozwiązania. Proszę państwa, przeogromna odpowiedzialność za tysiące rodzin, a ja nie wiem, co robić w tej sytuacji. Albo firma padnie pod takim prezesem i takimi zasadami, no albo co. I wtedy, proszę państwa, szukając odpowiedzi, taki spokojny głos. Tak wiele osiągnąłeś, nie brudząc się. Proszę państwa, ja już wiedziałem, co mam robić. Dałem szybko odpowiedź na rynek. Sprzedaję całość akcji, nieważne jaka cena. Proszę państwa, wtedy Optimus na giełdzie był po 440 zł. Dostałem ofertę od banku po 120 chyba 4, momentalnie sprzedałem. Będąc przed ogromną szansą rozwoju jako przedsiębiorca. Za Onet banki amerykańskie dawały mi $500 milionów wtedy. Za taką kwotę, sprzedając Onet, kupiłbym całą branżę. W zasadzie pod względem biznesowym coś pięknego. Proszę państwa, bardzo szybko po takiej cenie dochodzi do transakcji, sprzedaje wszystko i wtedy prawnicy mówią do mnie: szefie, jak ktoś w Polsce tyle zarabia, no bo sprzedając wprawdzie tylko po 120 zł, ale to i tak były ogromne pieniądze. Jak ktoś w Polsce tyle zarabia, to zgodnie z prawem nie płaci podatku dochodowego. Oczywiście zwariowali. Jak szef nie wierzy, napiszę pisemko do Urzędu Skarbowego, zobaczymy, co odpowiedzą. Piszą, podpisuję. Po 2 tygodniach przychodzi pismo od naczelnika Urzędu Skarbowego do mnie. Oczywiście tam zamieściliśmy całą umowę sprzedaży, żeby nie było wątpliwości, wszystko jak co chodzi. Oczywiście w zakresie dotyczącym finansowych, bo tam innych spraw to ona była bardzo długa. Bardzo krótkie pismo z Urzędu Skarbowego podpisane przez naczelnika w Nowym Sączu. W odpowiedzi na wasze pismo informuję, że w zaistniałej sytuacji podatek dochodowy nie występuje. Proszę państwa, szok. Po paru dniach dostałem zaproszenie telefoniczne do naczelnika Urzędu Skarbowego. Wchodzę, stół zastawiony jak na ucztę. Obok naczelnika siedzi bardzo ważny polityk. Panie Romanie,
Pan wie, mogliśmy podjąć taką decyzję albo taką w sprawie Pana Pisma. Pan wie, że dzisiaj prawo jest takie nieprecyzyjne, że w zasadzie do urzędnika należy decyzja. Myśmy poszli Panu na rękę i chcę powiedzieć uczciwie, nie było żadnej propozycji, że mam komuś w teczce przynieść jakieś pieniądze. Natomiast rozmowa zmierzała w tym kierunku, mamy w regionie potrzeby. Tu tomograf, tam boisko sportowe, tam szpital. Za małą część zaoszczędzonych pieniędzy przecież Pan mógłby to sfinansować. Można powiedzieć taka korupcja w białych rękawiczkach. Proszę Państwa, wracam do siebie, podejmuję krótką decyzję i mówię prawnikom, zróbcie taką umowę, żeby podatek na pewno występował. Zwariowali Pan? Przecież ma Pan taki papier, że chociażby podatek był, to Pan jest nietykalny. Kto tu rządzi? Prawnicy zmieniają umowę, płacę całe 40% od zarobionych pieniędzy. W tamtym czasie było to 2,6% przychodu budżetu państwa z tytułu podatku PIT. I co? I pycha. Proszę Państwa, zdajcie sobie sprawę, w młodym wieku, nie brudząc się, podejmuję decyzję współczesnego bohatera. Płacę podatek, pomimo że nie muszę. Pycha. Jaki to ja jestem ważny i dobry. Niemalże się unoszę nad ziemią w swoich wyobrażeniach. No, mistrzostwo świata. W zasadzie mogę wszystko. To, co mi zostało, to i tak są ogromne pieniądze. Założyć każdą firmę, kupić sobie wszystko po ziemsku. Proszę Państwa, Pan Bóg się zlitował. Pewnego dnia przyjechałem bardzo późno w nocy z rodziną do domu. Ledwo się położył spać. Dzwoni domofon. Podnoszę. Policja, otwierać. Patrzę przez kamery. Dom otoczony ogromną ilością policjantów uzbrojonych. Przychodzi taki jeden. My się szybko ubieramy. Przynosi taką karteczkę. Mówi, że jest pan groźnym przestępcą. Tutaj jest decyzja o doprowadzeniu pana siłą do prokuratury apelacyjnej w Krakowie, Wydział Przestępczości Zorganizowanej. Ponieważ tak jest, jest pan tak groźnym przestępcą, że musimy, pół naszej ekipy tu zostaje, zabezpieczać cały pana majątek, bo musi on posłużyć do spłaty krzywd, jakie wyrządził pan państwu polskiemu. Druga część, skuwam jemu, tłumacząc, że jest pan groźnym przestępcą, groźni przestępcy uciekają z konwojów, skuty, wiozą mnie do Krakowa. Tam jestem tak groźnym przestępcą, że w prokuraturze mają taką klatkę, jak się lwy w cyrku trzyma, sprętów chyba fi 30, i siedzę w tej klatce sprętów stalowych. Po paru godzinach wypuszczają mnie tej klatki, wchodzę do pokoju, tam pani prokurator oczywiście dostaje nowe imię, podejrzanego skuć, podejrzanego wyprowadzić, podejrzanego to, mam nowe imię podejrzany, i pani prokurator mówi do mnie, za chwilę tutaj udowodnię pana przestępczą działalność. W pokoiku, gdzie mnie zaprowadzili, zobaczyłem trzech byłych moich pracowników z firmy Optimus, którą sprzedałem szereg miesięcy temu. Odbywała się tak zwana konfrontacja. Nikt nic nie mówi przez chyba z 15 minut. Całkowita cisza. Wreszcie jeden z pracowników odezwał się i wypowiedział słowa. Prezes Kluska miał charyzmę. Pani prokurator zakończyła konfrontację. Powiedziała, to jest dowód pana przestępczej działalności. I dała im papierek o zatrzymaniu. Powiedział, jutro panu wręczę 3-miesięczne aresztowanie, a wiele lat pan posiedzi, ile to się okaże. I na papierku dała mi zarzut.
Wprowadzenie w błąd urzędów skarbowych i celnych co do miejsca produkowanych komputerów Optimus. Proszę Państwa, na każdym kartonie, na każdym komputerze Metka, na każdej fakturze, na każdym dokumencie pieczątka, na Wojowska 118. To jest zarzut absurdalny. Pani prokurator oświadczyła, że jestem tak groźnym przestępcą i sprawa jest tak poważna, że zostaje utajniona i ani ja, ani moi obrońcy nie będą mieli dostępu do akt sprawy. Cały majątek mój się zajmuje na poczet krzywd, jakie wyrządziłem państwu. Proszę państwa, żeby było jeszcze ciekawiej, ja mieszkam trochę poza miastem. Ci panowie, co przyjechali, stwierdzili, że rekwirują nasze samochody. Że jak ja będę w więzieniu, żeby żona nie miała nawet środków transportu. Szybko ściągnięta moja prawniczka mówi, to są przecież samochody firmowe. Decyzja o zajęciu jest na Romana Kluskę. Składam protest. Proszę państwa, minęło parę godzin. Przychodzi decyzja Wojskowej Komisji Uzupełnień z Nowego Sącza, że samochody zostają zajęte dla potrzeb obronności w czasie pokoju na czas nieokreślony. Proszę państwa, całkowity absurd. Nie ma takiej możliwości w prawie. Żeby państwu tylko pokazać, co się w dzisiejszym świecie, to się przecież dzieje po transformacji teraz. Mój prawnik mówi, zaraz się odwołam do prezydenta Nowego Sącza, to jest mój kolega ze studiów na UJ-cie, przecież on to zaraz anuluje. Idzie do niego, mówi, pisz szybko odwołanie, zaraz ci anuluję tę decyzję. Mój prawnik pisze odwołanie, a prezydent Nowego Sącza pieczątkę podtrzymuje decyzję Wojskowej Komisji Uzupełnień. Jest prawnikiem. Wie dobrze, że podejmuje decyzję całkowicie niezgodną z prawem. Proszę państwa, mój prawnik w akcie ratunku, jest druga strona odwoławcza, jedzie do wojewody małopolskiego. Ten przynajmniej powinien już znać prawo i się nie bać. Wojewoda podtrzymuje decyzję wojska. Jego pan jest tu pokazuje, jak to działa. Pani prokurator, jedzie pan teraz do aresztu, tam mi zdejmują sznurówki, pasek. Proszę państwa, jeszcze żebyście zobaczyli, jak to działa. Zajmują mi cały majątek. Ja nie mam dostępu do akt, ale sąd ma. Odwołuję się dwukrotnie do sądu od tej decyzji. Sąd potem po odtajnieniu sprawy, ja wiem, w aktach zgromadzonych przeciwko mnie nie było nic, nawet ustnego zeznania pracownika, nic. Wszystkie tomy akt to były losowo skserowane dokumenty. No, co im ręce wpadło, skserowali. Nic więcej. Żadnego nawet ustnego oskarżenia, nic. Proszę państwa, sądy dwukrotnie, widząc to, podtrzymują decyzję prokuratora o zajęciu całego majątku na potrzeb szkód, jakie wyrządziłem państwu. Ja wtedy tego nie wiedziałem, bo sprawa była tajna, ale sąd wiedział. Dwukrotnie sąd w Krakowie. Proszę państwa, wchodzę do celi. Oczywiście zdjęli mi pasek, sznurówki, wszystko. Prosiłem o celę jednoosobową, tam cela czteroosobowa. Wchodzę, taki herszt w celi. A ty za co? Ja mówię, nie wiem. Proszę państwa, byli bardziej człowiekiem niż ci inni odprawcy. Powiedzieli. Uznali, nie chcesz mówić, to nie. Tam jest koja, czy prycza, jest koc, przykryj się, bo w nocy tu jest zimno. Tyle miałem kontaktu ze współskazanymi. Proszę państwa, czy sobie wyobrażacie, co się dzieje w mojej głowie, jak wszystkie wartości pryskają jak bańka mydlana, że jest jakaś sprawiedliwość, że jest jakiś sens bycia uczciwym, że co będzie z rodziną? Ile lat będę w więzieniu? Jeszcze pani prokurator mówi, że poinformowaliśmy media o pańskiej przestępczej działalności. Tu notabene, jak mówię o mediach. Wszystkie dzienniki pokazują, jak jakieś komputery przemycałem, całkowitą fikcję. Jako największą prawdę. I tu muszę powiedzieć jedną rzecz. Po pewnym czasie tylko jeden z tych dziennikarzy
zapytał się, czy jak Pana przeproszę, a przepraszam, czy poda im Pan rękę i wybaczy? Wiecie Państwo, kto to był? Ktoś, to na kim dzisiaj najbardziej chyba przywieszają. To był Kamil Durczok. Jedynie on mnie przeprosił. Muszę to powiedzieć właśnie dlatego, że teraz się o nim mówi negatywnie. Proszę Państwa, do mnie przyjechało setki, może więcej jak setki ludzi z podobnymi zdarzeniami, przedsiębiorcy z Polski. Wraki. Po paraliżu, po wylewie, rozbite rodziny. Tego nie wytrzymuje organizm takiej krzywdy. Mój zastępca, który pani prokurator go wezwała, cokolwiek na kluska albo ma te same zarzuty, co pan. Cokolwiek. Darek oczywiście nic nam nie powiedział. Wylew, zawał, paraliż. Organizm tego nie wytrzymuje. Proszę Państwa, czy sobie wyobrażacie w tej celi, co się ze mną dzieje? Proszę Państwa, byłbym dziś tak samo sparaliżowany, gdyby Pan Bóg mnie do tego nie przygotował. Poprzez różne trudy pracy przedsiębiorcy spowodował, że w pewnym momencie, wcale nie chcąc, ale zacząłem czytać dzienniczek siostry Faustyny. I jeżeli w tym więzieniu kłębią się mi myśli przerażające, co będzie, nikną wszystkie wartości. Zostaje tylko treść słów Pana Jezusa do siostry Faustyny. Wszystko, co mi zostało w tym więzieniu. Co takiego było w tym dzienniczku i w tych słowach Pana Jezusa, że to było silniejsze od tego wszystkiego, co się wydarzyło. Pan Jezus mówił, ja powiem to swoimi słowami, mniej więcej do siostry Faustyny tak. Ty jesteś marnym człowiekiem. Ja Cię stworzyłem, ja znam Twoją marność. Ty marny człowieku, gdybyś Ty wiedział, jak ja Ciebie kocham, pomimo Twojej marności. Marny człowieku, ja Tobie dałem wolną wolę. Skarb, nawet sobie nie zdajesz jaki. Możesz robić wszystko. Możesz nawet w ramach tej wolnej woli, którą Ci raz dałem i nigdy Ci nie odbiorę. Możesz nawet wystąpić przeciwko mnie. Marny człowieku, nawet wtedy ja Cię kocham. Wy jako ludzie to macie deal, kto jest dla Ciebie dobry, Ty jesteś dobry. Kto jest zły, to jest zły. A ja Ciebie kocham miłością boską, bezwarunkową. I Ty, marny człowieku, gdybyś Ty potrafił odpowiedzieć na moją miłość. Właśnie dlatego, że jesteś tak marny, to jest tak wielki Twój wysiłek, który ja docenię. Gdybyś potrafił na moją bezwarunkową miłość odpowiedzieć bezwarunkowym zaufaniem do mnie. Obojętnie, co się z Tobą dzieje. Jeżeli byś potrafił mi bezwarunkowo zaufać jako odpowiedź na moją miłość, to wtedy ja, Twój Bóg, biorę na siebie swoje problemy i ja je rozwiązuję. A jestem Bogiem, to mogę wszystko. Proszę Państwa, zostało mi tylko to, zaufać, a moje problemy, które mnie całkowicie zmiażdżyły, Pan weźmie na siebie i je rozwiąże. Proszę Państwa, w takim stresie nic więcej nie wymyśliłem, tylko tyle, że będę powtarzał Panu Bogu bez przerwy: Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, żeby nie dopuścić złych myśli, które rozsadzają mój umysł. Całą noc powtarzam: Jezu, ufam Tobie. Mieli mi rano na drugi dzień dać to 3-miesięczne aresztowanie, a już jest wieczór następnego dnia, bo w celi była taka małe okienko, już zaczyna się ciemno robić. Całą noc: Jezu, ufam Tobie, cały następny dzień: Jezu, ufam Tobie, wreszcie wieczorem. Kluska, ręce, to już wiem, do skucia, wiozłem je skutego. Chodzę do mojej pani prokurator, żeby dostać to 3-miesięczne aresztowanie. Próbuję wejść do mojej klatki, bo już mnie wytresowali, gdzie jest moje miejsce. Ja wchodzę do klatki, a pani prokurator: ależ panie prezesie, tu dla pana gabinet przygotowany, kawki, herbatki. No nie miałem. Dzień wcześniej to ja byłem potwór, przestępca, podejrzany w klatce, a teraz kawa, herbatka, gabinet? Panie prezesie, ten hersz, który wczoraj robił ze mną, co chciał, mówi: panie prezesie, pan wie, że ja tu nic nie mogę. Zaraz, zaraz. Pani mnie wczoraj aresztowała, chciała na ile lat wsadzić do więzienia, pani mi teraz mówi, że pani nic nie może?
Panie prezesie, poinformowaliśmy media, musimy jakoś z tego wyjść. Gdyby pan prezes podpisał tu karteczkę, że zgadza się na kaucję, to jest pan wolny. I tak podsuwam tą karteczkę. Coś niewiarygodnego. Podpisuję karteczkę. Dziękujemy, panie prezesie, dziękujemy, proszę bardzo. O, nie miałem. Wychodzę. Całe szczęście, że trwa procedura odwoławcza i jeszcze tych samochodów nie wzięli, więc mój kierowca, żona kazała mu stać pod prokuraturą i czekać dzień i noc. Ja wychodzę, tam mój pan kierowca z Mercedesem. Siadam, ledwo wsiadł, zadzwonił akurat marszałek Borowski. Panie prezesie, co tam się z panem dzieje? Ja mówię, nic, jakieś pomyłka, nie wiadomo co. Zaraz, powołuję. Proszę państwa, przed chwilą Pan Bóg pokazał, jaka jest droga do rozwiązywania problemów. Ledwo wyszedł z tego więzienia, z tej prokuratury, już ekspertyzy, prawnicy. Przecież ja znam połowę ministrów, będąc szefem tak dużej firmy. Proszę państwa, wszyscy eksperci, wszyscy prawnicy, jednoznaczne ekspertyzy. A do mnie przychodzą mili panowie i mówią tak do mojej firmy. Panie prezesie, myśmy zostali przesłani przez pana prześladowców. Podają mi fragment rozmowy z panią prokurator, gdzie ja byłem sam na sam. Pytają się, uwiarygodniliśmy się, że jesteśmy przesłani przez pana prześladowców. Teraz mamy do przekazania. Jak pan nie zapłaci, to się sprawa nigdy nie skończy. Dziękujemy, czekamy na panią decyzję. Proszę państwa, układ pokazał. Co ich to obchodzi, że ja nie skorzystałem z ich oferty, że ja zapłaciłem podatek? Im płacić trzeba. Proszę państwa, ekspertyzy, prawniki, a pani prokurator przysyła im pisma, że jestem coraz większym przestępcą i ma na to dowody. I takie pisma przychodzą. Dzień po dniu, czy tam co jakiś czas, pismo kolejne z prokuratury apelacyjnej z Krakowa. Wszyscy mnie bronią. Sprawa trwa, proszę państwa. Nic nie osiągam ja po ziemsku, prawem. Zaczynam codziennie uczestniczyć we mszy świętej. Codzienna modlitwa. Codzienna praca nad sobą. Panie, przecież Ty wiesz, jaka jest prawda. Ja Ci ufam. A sprawa trwa miesiąc, dwa, trzy, rok, półtora roku i nie widać zakończenia. Ilość modlitwy, ileś mszy świętej, modli się ilu znajomych kapłanów. Nic. Panie, przecież Ty znasz krzywdę, Ty znasz prawdę. Nic. Wreszcie, proszę państwa, razem z żoną, ta pycha już istotnie skruszona, zamykamy się w klasztorze w Bieszczadach i żona i ja potrafimy Panu Bogu powiedzieć. Panie, niech się dzieje Twoja wola. Jeżeli Twoją wolą jest, żebym ja do końca życia był przestępcą, to ja to akceptuję. Całkowicie, Panie, przyjmuję wszystko, co na mnie dopuścisz. Po paru dniach potrafiła to samo Bogu powiedzieć Pana moja żona. I proszę państwa, dokładnie w dniu, kiedy zamknięcie w tym klasztorze, moja żona potrafiła to Panu Bogu wreszcie powiedzieć, nagle zbiera się sąd NSA w składzie 7 sędziów, tak zwany wyrok pewny, i ogłasza, że niejaki Roman Kluska w najmniejszym stopniu nie naruszył prawa. Wszystkie naruszenia prawa były po stronie urzędów skarbowych. Sprawa się kończy. Proszę państwa, i ja już jestem tutaj istotnie innym człowiekiem. Oczywiście dalej jestem człowiekiem. Czyli najpierw jak dzieje się trudna sytuacja w firmie czy w życiu, po swojemu, ale coraz szybciej do Pana Boga. Panie, Ty, Panie, ja marność, Ty Bóg, ja Ci ufam, Ty prowadź. I wiele, i życie staje się coraz ładniejsze. Ale następują i problemy w firmie, i cierpienia, które trwają rok, dwa,
Przez 2 lata nie mogę chodzić. Przez równie długi okres nie mogę mówić. Staram się żyć jak najpobożniej. Pan Bóg dopuszcza cierpienie, wiem o tym, przyjmuję. Robię wszystko, co mogę. Cierpienie dalej trwa. Modlę się. Problemy takie czy inne w firmie dalej trwają. I proszę Państwa, tutaj taka refleksja z całego życia. Panie, czy Ty, będąc tak dobry, naprawdę dajesz mi cierpienie dla cierpienia? Moja odpowiedź, raczej nie. I zaczynam myśleć i wyciągać wnioski z całego życia, że zawsze cierpienie było koniecznym narzędziem Stwórcy, abym ja się zmienił. Bo innego sposobu na mnie marnego, pysznego człowieka nie ma. Proszę Państwa, zaczynam myśleć, co Pan Bóg chce, abym się zmienił. No w zasadzie nic złego nie robię, ale jak się tak dokładniej przyglądnąć, w sercu myślę każdego, jest wiele do zrobienia, żeby Pan Bóg uznał, że to jest droga przez Niego pożądana. A to jakieś niepełna prawda, a to jak żona się krzywo popatrzy, to nie krzywo się popatrzeć, tylko odpowiedzieć dobrocią. A to jak dziecko coś tam zrobi nie tak, to z największą delikatnością, tak jak zalecał Pan Jezus siostrze Faustynie. Jeżeli komuś musisz zwrócić uwagę, to zwróć tak, jak gdybyś chciała Ty, aby Tobie tą uwagę zwrócono. Czyli odpowiadać na zło dobrem. Proszę Państwa, praca nad swoimi wadami, nad swoimi ułomnościami, nawet tymi niewielkimi, jest dużo trudniejsza niż sponsorowanie budowy chociażby Sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach. Chcę Państwu powiedzieć, trud pracy nad sobą, codzienny trud, również jak bardzo Stwórca nas kocha, poświęcenie dużej przyjemności, takiej największej, Panie, dla Ciebie, ja sobie tego odmawiam. Proszę Państwa, po wejściu na tą bardzo trudną, powiedziałbym z mojego punktu widzenia, najtrudniejszą drogę pracy nad sobą, nad swoimi większymi i małymi ułomnościami, proszę Państwa, ja doznałem tyle miłości, tyle czułości i dobroci Pana Boga, tyle łask. Dziś bez najmniejszego bólu chodzę. Mówię bez najmniejszego problemu. Proszę Państwa, bycie człowiekiem ogarniętym miłością Stwórcy, bezwarunkową, do tego stopnia, że Pan oddał za nas swoje życie. I daje nam siebie w Komunii Świętej. Czy sobie wyobrażacie? Stwórca świata. Ja tego nie potrafię pojąć. Proszę Państwa. A radość bycia człowiekiem kochanym daje szczęście, którego nie dają żadne pieniądze ani nic innego. Życzę Wam, żebyście byli nie mniej szczęśliwi jak ja, ogarnięci miłością Stwórcy. Dziękuję.